Zaczynać odcinek czy nie zaczynać? Awaria. Witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Adrian. I co? Wydarzyła się awaria. Wydarzyła się awaria. Padło turbo w 60. Mamy tutaj stół warsztatowy przeniesiony, elegancko. Turbina zaniemogła w 60. Zaczęło pobierać olej, zaczęła kopcić. Na 3 godziny pracy pobrała 5 litrów oleju. To co, odpalamy, zobaczyć jak chodzi. No kurde, trzeba będzie robić do regeneracji. Podpompowałem paliwko, odpalimy. To nie wytrzyma. Jak wam się podobał początek odcinka? Trochę się postaraliśmy? Wokalistą dobrym będę? Odpaliłem ją na chwilę, żeby rozgrzała się, by ci się lepiej robiło. Pacjent potrzebuje regeneracji. Musimy to naprawić. I to jest właśnie ten dzień. Dedykowany odcinek dla osób, które nie wierzyły w ten projekt. Jednak 60 nie dała rady. Trzeba będzie naprawiać. Doczekaliście się tego odcinka. Kto śledzi tych, co nam źle życzyli, to właśnie może dotrwali do tego odcinka. Kurde, musimy to rozkręcić. Najpierw chyba tłumik rozkręcimy. Będzie najłatwiej nam. Ale za dobrze było. Za dobrze. Żadnej awarii miało nie być. A tu jednak się zdarzyła. Turbo poszło. Na wczasy. Zestaw był brany do 60. Po prostu z internetu znaleziony. Dedykowany do 60. Od jakiegoś samochodu. Te węże wszystko dorobione, zamontowaliśmy i chodziło. Ona jest zrobiona na 0,6 bara. Z tego co pamiętam. Jak kłamie, to możecie się wrócić do odcinków. Znaczy nie kłamie, po prostu powiem nieprawdę. Od rana padało. Kurde, mówię, no ja pierdykam, ile to będzie padać? U nas tyle deszczu spadło. Naprawdę jest mokro. U was jak wygląda z opadami? Jak tam południe Polski, centralna? Napiszcie w komentarzu. Główką na świat. Teraz będzie nasze. Dobra, mamy to. Uszczelka jak wygląda? Dobrze nie wygląda. Trzeba by było może coś takiego dorobić. Na razie tutaj tą lufę dajemy. Chcielibyście posłuchać ją bez tłumika? Ja bym chciał posłuchać, no ale nie będziemy się wygłupiać. Dobra, nie, to jest komputer, a to nie wiem, kalibracja skrzyni biegów, a to jest. No to nie wiem, tego nie potrzebujemy. To tylko turbo. Dobra, trzeba będzie tak. Siostro, grzechotkę małą i opask na klucz 7 poproszę. Dobrze, że nie ten bez tłumika nie włączałem jej, bo tak to by było tutaj usyfione, tak jak widzicie.
Pełno oleju jest. Wtóżkę? Proszę bardzo. Dziękuję. O, ile tu oleju jest. O kurde. Nic poważnego się nie stało, nie? Tylko po prostu olej brał. Opłacalność tego ciągnika nie wychodziła na plus, bo przy 3 godzinach więcej oleju spalił, więcej olej kosztował niż to paliwo. Na dole pewnie też są śrubki jakoś. Pod spodem. Coś mi się wydaje, że powinny być. Na turbince prawdopodobnie jest 14. Z tego co pamiętam. Smarowanie turbiny. Tak jest, tyle razy już była rozkręcana, że już się pamięta takie rzeczy. O nie, tak nie dojdę. O nie. Ja pierdzielę, że teraz imbus mi wpadł tutaj za pompę. Weź to teraz dojdź. Dobra. Jakoś udało się. Nie wiem, chyba nie. O kurde, to nie będzie tak łatwo. O kurde. Najprostszym sposobem to będzie kolektor cały wyciągnąć. I co? Szukam śrubki i... I co widać, ten intercooler jak wygląda? Oleju pełno ma, nie? Trzeba będzie go przeczyścić. Odtłuszczaczem. Odtłuszczaczem po prostu. A po prostu się tam pyska? Patrz, kurde, ile tu się sypu dało, nie? No. Ty, ale tutaj. A nie, tu olej idzie. Tu olej na się. No, olej idzie, bo tutaj widać, no. Tutaj szedł. Mhm. Oj, oj, oj. Tu cały trzeba ten. Kolektor ściągnąć będzie, widzę. My tak łatwo tego nie odkręcimy. Dobra, dwa i mi się uda odkręcić kolektor, ale wtedy na kolektorze muszę nowiutkie uszczelki, bo już tak kiedyś założyłem stare, to gwizdało mi po prostu. To jest tak spiecione, że wiesz o co chodzi, że to nie ruszy. Te śruby się zespawały. Ciekawe, czy się nie porywają śruby. To ale one luźne są normalnie. Się o dziwo poluźniło. Bo tego nie muszę odpinać, bo ja go wyciągnę do przodu chyba, nie? Reguła jedynka jest. Trzeba cały kolektor ściągnąć. Nie mogę wykręcić turbiny. Tak się zespawały te śruby. Od razu wtedy damy nowe śruby, bo one później pękają, jak taką temperaturę dostaną. Jakby tak parę lat jeździł. Kolektor mi cały odpada, byś musiał podnieść go do góry. Nie ważkości stanie, musisz go trzymać. Dobra, mamy to. I co, uda nam się to wyciągnąć? Bez tamtych powinno udać się. Kręci się normalnie, ale luz lekki jest.
No mamy to na warsztacie, ciekawe czy to odkręcimy w ogóle. Złapiemy to jakoś na imadle. Jo pierdziele, ale to siedzi. Siedzi. O, poszła. O kurde. Jedna poszła, ale teraz ci kolejne pójdą. Jak to złapać? Zobacz. Zobacz, jak to tutaj zrobić to? No nie da rady. No. Puszcza? No, no, obracało się. A! Widzicie jaki udar? To jest udar. No już poszło. Jest nasze. Ale pękła. Ale śruba do... Pękła, widzisz? O. Tu jest, wiesz, taka temperatura, że te śruby się... Poszło, pękła. Zobacz, jaka uszczelka tu jest. Uszczelka dobra jeszcze chyba? Nie, nie. Teraz to trzeba było rozwiercić. Dobra, taśmę mamy? Mamy tutaj. Wezmę teraz, pozaklejam te otwory wszystkie od paliwa najważniejsze. Tutaj wepcham szmatki. Trzeba będzie pamiętać, żeby je wyciągnąć. Myślisz, żeby całą nową kupić tą turbo sprężarkę? Nie. Regenerować? Pewnie. Turbo klinika w koszalnie. To wyślę ją. No to zabić. No. To trzeba, bo śruby się pourywały, to muszę rozwiercić tam, ja pierdzielę. A co jechać, pryskać na te chwasty? No już nie, chyba nie będzie padać, co? No ale tam ta chmura poszła czy nie? Poszła, ale no już ma nie padać, no ale... A przymrozku nie będzie raczej? Chyba nie będzie, co? 3-4 stopnie pokazuje na plusie. Bo dzisiaj ostatni dzień znowu pogody, kurde. A później znowu ma padać. Wiać, cały tydzień. No. Jednak zdążyliśmy z tym wszystkim, nie? Dobrze, że no, że paki są porobione, bo tak to by była lipa. Ale zobacz, jak bez tumika fajnie wygląda, nie? No. No i co, dzisiaj taka akcja, wymontowana jest turbosprężarka, prawdopodobnie wyślemy ją do Koszalina, do turbokliniki. Oni nam też robili do John Deere'a małego. Jest takie coś, tak, turboklinika w Koszalinie. Aha. I zregenerowali ją dobrze, jesteśmy zadowoleni. I co? I tyle, tylko trzeba będzie to nawiercić. Pamiętam, że trochę roboty będzie. No i co, my się z wami żegnamy. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę w górę. Zobaczę, czy to jeszcze da radę zregenerować. I wtedy jak nam odeślą, to będziemy to montować. Musimy sobie jeszcze uszczelki pozamawiać, powyczyszczać intercooler, te wszystkie przeloty. I wtedy będzie dalej pracowała u nas na gospodarstwie. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć. Żartowałem.